Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dara Regor, a to co oglądacie moi drodzy jest to Danganronpa 2 i mam zaszczyt was zaprosić na naszej uroczej i przepięknej wyspie nadziei razem z naszą Shy Mikan, z którą sobie oczywiście teraz trochę porozmawiamy, a nie że będziemy przechodzić przez nią. Zobaczymy co nam ma do powiedzenia. Cześć Mikan. Dzień dobry. Jakiś piękny dzień dzisiaj mamy, tak się cieszę na widok słońca. W sensie, że jeśli byłoby pochmurno, no to byłoby mniej wesoło. Mniej wesoło? To nic, tylko po prostu gadałam sama do siebie. Więc już lepiej pójdę. Mniej wesoło? Czy ona coś planuje? No nie, no to normalne, jest pochmurno, to jasne, że jest mniej wesoło, a nie co ma być tak samo wesoło. Co ty za głupoty Hajime wygadujesz, co? Same głupoty. Nie pocieszy naszą szajmika, nie. Ale dobra, co słychać w restauracji? Są... prawie wszyscy. Dzień dobry, Hajime. A dzień dobry, Soniu. Po przywitaniu się ze wszystkimi nałożyłem trochę jedzenia na swój talerz i usiadłem przy oknie. Coś nie tak, Hajime? Tylko tyle masz zamiar zjeść? No, możemy więcej. To ty jesz po prostu za dużo, Akane. I kto to mówi? Ty jedynie pożerasz słodycze, no... Z małym, wrednym dzieciakiem. Nie powinienem sobie robić jaj, nawet jeśli to są słodycze. Te misio żelki są sprzedawane w 4 różnych smakach, więc pewnie mają w sobie dużo zdrowego. No na pewno. Powinien zacząć jeść prawdziwe owoce. I tu Akane mówi rację. To jest sama prawda. To nie wydaje się zbyt dobra pora na przygotowanie sprawy z tamtą grą. No, jak chcemy to poruszyć, to musimy, moim zdaniem, najpierw po kolei porozmawiać z paroma osobami o tym. Nawet ustaliliśmy, że nie powinniśmy w nią grać. Czy Miharu gdzieś zniknęła? Właśnie, gdzie jest Miharu? Ostatnio była dosyć zdenerwowana z tego, co pamiętamy. Po tym, jak Gundkam o tym wspomniał, rozejrzałem się po restauracji. Rzeczywiście nie było tutaj żadnego śladu Mahiru. Przychodziła tutaj każdego ranka, więc jej nieobecność wydaje się dziwna. Być może nie czuje się najlepiej. Jeśli tylko o to chodzi, to git, ale jest mała szansa, że... Mała szansa, że co? Że nie żyje. O, ja cię... Ej, serio, to jest smutne byłoby. Niedawno widziałem Mahiru, była przed hotelem. Och, spoko. Jezu, nie strasz. Może jako karę pobiegasz w kółko, 3 razy zaszczekasz i zeskoczysz z klifu. A może ciebie wyrzucimy z klifu, wiesz, jak w starożytnej Grecji na przykład. Pozbywało się takich dzikich dzieciaków jak ty. Opowiem ci tak, nikt nie będzie żałował, że ciebie nie ma, naprawdę nikt. Nie chcę tak umrzeć. Ale co z Mahiru, co Mahiru wyprawia przed hotelem? Mówiła, że chce pozostać sama. Spytałem, czy przyjdzie na śniadanie, ale nie chciała. Zagrała w grę tak jak my, tylko że nam gra nic nie powiedziała. Chciała pozostać sama? Może planuje zagrać tamtą grę? Co ty właśnie powiedziałaś, świńska szmatu? Czemu ty się uwzięłaś na nią? Co ona ci zrobiła? To jest taka niewinna po prostu nasza pielęgniarka. Ty się na nią uwzięłaś tak o bez powodu. Nie ma mowy, żeby Mahiru zagrał tam ten szajs. Ona nie jest tak zamulona. Nie jest tak zamuloną gamerką. Przepraszam, czemu obrażasz nam Hyaki? Chodziło ci o mnie. Zamulone gamerki są okej, dobra. Okej. Ustalamy to teraz, tu i teraz. No nic, obelga to jest pochwała, dobra? Zamulona gamerka znaczy, że ktoś jest dobrym człowiekiem. Jestem świńską szmatą, co nie? Błagam, zabijmy tego małego dzieciaka. Wygląda na to, że rozmowa o grze będzie teraz niemożliwa. Kiedy zagubiłem się we własnych myślach, ktoś cichaczem usiadł naprzeciw mnie, gamerka. A nie, soda. Hej, chodźmy, masz chwilę? O co chodzi? Kuzuchi pochylił się, rozglądając się po pomieszczeniu i zaczął szeptać. Dzisiaj 14:30, przyjdź do supermarketu. Okej. Ale nie mów o tym nikomu. Dobra, nie zabijesz mnie, tak sądzę. Później wyjaśnię szczegóły i nie mogą nas teraz podsłuchiwać. To byłoby tragiczne. Co masz na myśli, mówię tragiczne? Hej, o czym knujecie, wy podrzędne kreatury? Kto to mówi? Niby główny bohater! O niczym. To nie ma nic wspólnego z tobą, więc zluzuj. Myślisz, że przejmowałbym się takimi zmorami jak wy? Wyzwala to ze mnie jedynie śmiech. Śmiech, powiadam.
Wasza ignorancja wzbiła się na wyżyny kłopoty równej niektórym ludzkim What? Jaki władca miałby się martwić o marne mrówki, których przeznaczeniem jest bycie zmiażdżonym? Ej, on trochę mądrze gada, tylko wiadomo, że on tak nie podchodzi do życia, ale jego teksty są nawet okej. My name is Gundam Tanaka. Me imię to Gundam Tanaka, jestem monarchą, przed którym bogowie ciemności uciekają w popłochu. Wszystko, czego pożądam, to cisza i spokój. Ale to... I teraz cię szanuję, kościu. Jak takie rzeczy ty pragniesz, to jesteś super. Cisza i spokój. O, jak się zobaczcie, jakie jego oczka są na te chomiczki. Nikt nie uważał go za samotnika. Tak czy siak, Hajime, wiesz co i jak. Więc wtedy się zobaczymy. Tylko wiesz, nie przemęczaj się zbytnio, okej? Okay? Nie? Czemu niby? Zobaczymy się później. Ale o co z tym chodziło? Okej, okay. Zamiast wspomnieć o grze, otrzymałem dziwną prośbę o Kuzuciego. To ja Sodzie nie ufam akurat, więc... A wraz z tym minęło dzisiejsze śniadanie. Czas wolny jeden, czy od razu idziemy do Kuzuciego? Kuzuci powiedział, żebym przyszedł do supermarketu o 14.30. A czemu mam się nie przemęczać? No cóż, raczej nie powinienem się za daleko szwendać. Okej, okay, czyli mamy jeszcze czas wolny. No dobra, moi drodzy, czyli musimy dzisiaj spędzić czas z jakąś osobą. I moi drodzy, plan jest taki. Mahiru. Plan jest Mahiru, wiecie chyba? Albo dalej grindujemy te osoby. Chociaż chyba bym poszedł w jaki styl. Czekajcie, czy ja mam w ogóle dla niej jakiś prezent? Dobrze, moi drodzy, wam się to może nie spodobać i prawdopodobnie wam się to nie spodoba, ale ja chciałbym pójść do Hyaki. Jest takie powiedzenie, że przyjaciół trzymaj blisko, wrogów jeszcze bliżej. Ja nie ufam Hyaki troszkę, dlatego pójdziemy z nią spędzić trochę czasu, więc zobaczmy, gdzie jest Hyaki. To jest Sonia, tu jest ty. Tutaj jesteś ty. Hyaki jest u siebie w domku. Okej, okay, to brzmi jak plan. Już nie byliśmy raz, więc nie ma co się martwić, szczerze mówiąc, więc możemy wejść do Hyaki. Ding dong, ding dong. Kto tam? To ja. A i tak otwierasz, nawet ci nie odpowiedziałem kto, a ty po prostu nas pustasz. Okej, okay, dobra, spędźmy z tobą trochę czasu. Nie chcę dziś tracić tyle energii. Myślę, że po prostu usiądę spokojnie, poczytam książkę czy coś takiego. Ostateczny gamerka czyta książkę? To nie jest... Znaczy, nie osądzam, ale czy gracze czytają książki? Bardziej wizualnowelki sądzę, więc... No okej, okay, trochę dziwne. Ale powiedział, że się nie chce przemęczać, więc to nam pasuje. Co więc zrobić? Tak, spędźmy czas jaki. Też chcesz poczytać? Chodźmy razem do biblioteki. Spoko. Spędziłem dziś czas na czytanie z Hyaki. Na to, że jak i ja zbliżyliśmy się do siebie, czy chciałbym dać prezent? Oczywiście, że tak. Totalnie chciałbym jej dać prezent. To jest, oczywiście, jest taki prezent jak rękawica mocy. I ponoć ona lubi takie coś. O, to jest. I to jest rękawica mocy i ją właśnie damy. O, czy to nie ten rzadki item, czyli to jest super prezent? Wydaje się mi trochę, czy może to podnieść flagę? Hej, hej, chodźmy, gdzie chcesz dziś, gdzie dzisiaj chcesz iść? Byliśmy właśnie w bibliotece, po co iść dziś jeszcze? Pierwszy raz widzę, żeby Hyaki wyglądała tak zainteresowana. I nawet nie śpi. Może nie mogła się doczekać? Pomyślmy, dlaczego nie sprawdzimy magazynów w starym budynku? Może znajdziemy coś ciekawego? Na przykład Skoban, to fajna gra. Stara gra logiczna, gdzie trzeba popychać pudełka na konkretne miejsca. Och, rozumiem. No to pokonajmy Monomi. No to przekonajmy Monomi, aby dała nam pozwolenie na wejście do magazynu. Spoko, brzmi git. Jakie podestowałeś się i po przekonaniu Monomi dostaliśmy się do magazynu. Zauważycie, czy tylko mi się wydaje, czy kasynki z jakie są tak długie? Albo może te dalsze kasynki po prostu są takie dłuższe? Nie ma tu zbyt wielu rzeczy, które można popychać i ściągnąć. Masz całą górę kartonów, kobieto. Chyba nie mówisz poważnie, że chciała zagrać z Koban w magazynie.
Nie dziwnego, że wydawała się taka podekscytowana przyjściem tutaj. Hej, hej. Hey, jesteś dobry w grach logicznych? A niezbyt. Ach, nie jestem taki dobry w używaniu mózgu. Naprawdę? Może nie lubisz ich, bo nie grałeś zbyt dużo? Wiesz, jak prawidłowo teoretyzować i potrafię spokojnie zarządzać. Gdy jest to ważne. Okej, chwalisz mnie. Myślę, że byłbyś dobry w gry logiczne, gdybyś jeszcze trochę w nie pograł. Naprawdę tak o mnie myślisz? Trochę się zawstydziłem, to jest komplement, jakby nie patrzeć. Na przykład kostki Rubika i puzzle, to też gry logiczne. Puzzle są spoko, ale kostki Rubika, mech. Ach tak, pamiętam, że składałem wiele puzzli, gdy byłem mały. Czyli znasz tą sztuczkę, prawda? Sztuczka na składanie puzzli jest... układanie od zewnątrz. Chodzi ci o składanie od zewnątrz, co nie? Zgadza się. Najpierw oddzielamy krawędzie. Potem segregujesz kawałki według kolorów. Składanie jest wtedy dużo prostsze. Rozumiem, nagle mam ochotę na złożenie puzzli. Dawno tego nie robiłem. Masz puzzle? Przypomnę, mój ojciec zawsze pogrywał... programował gry logiczne. A, okej. Czyli jej ojciec jest programistą. To nie może być z jedynki, co nie? Nie, wątpię. Twój ojciec to cyfrowy harcerz atakujący daltonistów? Nie, jest programistą. Podobno był całkiem męski, gdy skupiał się przed laptopem, okej? Ale słyszałam, że nie mógł rozwiązać zagadki, którą stworzył i tylko naprawdę przygnębił. Okej, ciekawe. Ale ponieważ nie znosił przegrywy, postanowił napisać osobny program, a potem kazał programowi robić takie rzeczy jak atak brute force. Bruce Lee? A to nie był mistrz sztuk walki? Nie, o to chodzi. To sposób na przymusowe znalezienie rozwiązania. Nie martw się, jednak to normalne, że nie wiesz. Nie bardzo rozumiem, wygląda na to, że Hiaki też wie coś o programowaniu. Mam wrażenie, że połączenie pomiędzy ostateczną programistką a nią jakaś mogłoby być, ale oczywiście nie jest, no bo ostateczny programista nie był męski po pierwsze. To jest po pierwsze, a po drugie był nastolatkę, więc nie. A co ważniejsze, ale ten stworzenie programu trochę pasuje. A co ważniejsze, dlaczego wszystko co mówi o swoim ojcu brzmi jak pogłoska? Czy to oznacza, że sama tego nie widziała? Hej, hej. Ach, powinniśmy już wracać. Tak, masz rację. Szybko ruszyłem się tak, aby złapać upadającą Hiaki. Wszystko w porządku? Okej, czyli ona upadła. Ach, jak zawstydzające. Nigdy wcześniej się nie przewróciłam. Ona się rumieni. Czy jakby jej kobiece ja się odzywa i nas podrywa? Mówiąc to, odsunąłem się od mojej klatki piersiowej. Moje serce strasznie głośno bije. Oczywiście nie tak jak to serce. Trochę mnie to zaskoczyło. Jesteś dosyć twardy, Hajime. Okej, to jest nadal komplement, wiecie. W przeciwieństwie do mnie, twoja klatka piersiowa i ręce są dobrze zbudowane. Definitywnie jesteś chłopakiem. Dzięki, że to zauważyłaś, wiesz? Sklepia mi to, naprawdę. Jak oczywiście, że to miała na myśli. To było tak oczywiste. Cieszę się, że mnie złapałeś. To oznacza, że będę bezpieczna w razie nagłych wypadków. Nawet jeśli nagle zrobię się senna, nic mi nie będzie. Możesz mnie nieść. Okej. Hej, nie zasypiaj. Profil trzech, jaki został zaktualizowany. Ej, czy ja mam wrażenie, że wbijąc ostatni punkcik ją jakby poderwień, próbowałem powstrzymywać się od zasypiania w trakcie, gdy szliśmy do jej pokoju. Nieźle. Ej, nie, złe, to było fajne, romantyczne, mega i dużo pochwał. Z tego co widzę, za chwilę powinien spotkać się z Kuzuchim. Powiedział, żebym przeszedł do supermarketu. Co w niego wstąpiło? No i żeby utrzymać to w sekrecie? Nie chcę o tym myśleć, ale co jeśli planuje Mor... Nie on. Nie ma bata, że ktoś taki beztroski jak on mógłby zrobić coś takiego. Właśnie, zgadzam się. Ej, za chwilę, jakie market? Zero marketu. Nie ma marketu, dlaczego? Bo ja chcę zobaczyć Hiaki. Zobaczę, mamy na full prawie Hiaki, nice. A to pamiętam, jak w pierwszym odcinku ją krytykowałem, że ona jest... taka, wiecie, nie w moim typie, a tu nagle... można? Rzodzie był programistą, ale nie powiem dlaczego próbowała to ukryć, no do tego mojego ciebie wydawała się być pod wrażeniem, jednak wciąż musi się wiele nauczyć. A tak jest. Jestem ciekawy, czy jest w stanie odblokować jakąś, wiecie, ostatnią umiejętkę, jak z nią już poderwę ją do końca. No chyba powinna być wtedy najdroższa, co nie? Desperska to kata?
Nie było tego też w jedynce? Chyba mi się zdaje, że była. No ale dobra, zobaczmy, co tu chce od nas Soda. Już trochę minęło od umówionej godziny, a kozuczego jak nie było, tak nie ma. Może gdzieś jest, to jest duży supermarket. Koplenie znikąd, niepokój wewnątrz mnie zaczął pęcznieć jak ciastko w piekarniku. Do czasu aż... Siema! Możesz nas nie straszyć? To sam się przestraszył. Co do diabła, nie denerwuj się tak z powodu małego spóźnienia. Spóźnienia? Jak teraz czaję, na maks zapomniałem, że on jest taką osobą. Taki typ, co przejmuje się spóźnieniem na spotkanie, które sam zwołał. Cóż, to ma trochę sensu. To czego chcesz? Czemu chciałeś się tu spotkać? No wiesz, czy mogę cię o coś poprosić? O co? Doszły mnie słuchy. Podobno to pomysł panienki Sony, tak dla rozluźnienia. Podobno dziewczyny w sekrecie planują pływać przy pla... Oj! Totalnie w to wchodzę. Nam, ale mi się podoba ten pomysł. O, ja cię błagam, Soda, tak ci dziękuję, że miała do tego zaprosić. O tak. Będzie tam Hyaki, bo e-booki będzie na pewno. A będzie Hyaki? Nie wydaje się, żeby teraz to był jakiś sekret. Chwila, czy chodzi ci o... Nie spodziewałem się niczego innego od panienki Sony. Jaki to piękny pomysł. Uwielbiam ją tak bardzo, gdy jestem przy niej, moje serce tak mocno bije, że kiedyś może wylecieć. Więc wprośmy się tam razem. Ej, podoba mi się. Ej, podoba mi się, mordo, te pomysły. Czemu ja też? No wiesz, ciężko jest wymusić cię na... Wymusić cię na fałszywą pewność siebie, będąc samym, co nie? Więc co to na to, że ty i ja spotkamy się przy plaży i przypadkowo natrafimy na dziewczynę? Jestem za. Ej, nawet nie próbuję odmówić, nie mogę poprosić nikogo innego. Czemu nie? Okej, dobra, Nekomaru się nie zgodzi. Gundham też jest dziwny. Kto mógłby się jeszcze zgodzić, tak wbrew pozorom? Gdyby Nagito nie był szurnięty, by się zgodził. Teru by się na pewno też zgodził. Ale tak, aktualnie Gundham się by nie zgodził. Nekomaru też nie. Fuchihiro tym bardziej. Ej, serio, jestem jedyny, który by się zgodził na tak zboczoną i głupią rzecz. Trochę mi smutno, ale jednocześnie jestem zadowolony. Nekomaru ma za długi język, to prawda, a Gundham to Gundham. Nawet nie będę wspominał Fujihiro i Nagito. Okej, czaję, ale nie chcę iść na plażę. No ej, nawet przeszukowałem cię z ruchu... No, zgódźmy się, proszę! Masz zamiar mnie teraz ignorować? Aż tak ci zależy? Jeśli powiesz nie, to nie odczepię się, aż nie zgodzisz się albo zdechniesz. Dobra, zgódźmy się. Znać Kuzuchiego to pewnie nie jest żart. Widzę, że nie mam wyboru, niech ci będzie. Juhu! Hajime, jesteś swój chłop! Dobra, mordka z ciebie. Dobra, lubię go. Spędzimy z nim raz czas, jest fajny. To co mam zrobić? No cóż, bazując na tym, co podsłuchałem, słyszałem, że idą na plażę kupiecką na drugiej stronie wyspy. Dlatego musimy pójść do bistro, żeby plan zadziałał. To powinniśmy być tam przed nimi. No i będziemy się zachować, jakby to był czysty przypadek. Spoko, więc najpierw mamy pójść do bistro. Juhu, jestem już podjarany. Dobrze, że chociaż ty się tak czujesz. Chyba się nie odczepi. Ej, mi się podoba, chodźmy tam. Ej, masz czasem pogadać? Podobno chcę pójść na plażę kupiecką na drugiej stronie wyspy, ale musimy pójść do bistro, żeby plan zadziałał. Powinniśmy być tam przed nimi. Bistro? Do bistro? Do bistro? Po drugiej stronie tej wyspy, tak? Tu mamy iść, czy gdzie? Tu? Nie. Tu jest resta. Czekajcie, gdzie ja? O tu właśnie, do tego bistro. Dobra, spoko. Pójdziemy już tak, moi drodzy, stepniemy się. Co tam? Soda? A, będziesz ciągle mi tak gadać, okej. Dobra, no dalej się już przejdziemy na pieszo, no bo... Chociaż trochę wbijemy tych kroków, trzeba, ja powinienem trochę pochodzić sam i pobijać tych kroków, no ale... 21 level to nie jest tak dobrze. A już nie chciałbym mieć wężomi, naprawdę nie chciałbym mieć wężomi. Bistro parking, mamy. To jest bistro, dobra, jesteśmy. I mamy wejść do bistro, mówisz. Muzyka jest trochę inna. Nikogo tu nie ma, spoko. Dobra, no to jesteśmy. Teraz pora zachować się jako osiedlowy monitoring, dopóki nie przyjdą paniusie. Podobam się. Jest pewien co do tego planu, w sensie, czy to nie jest trochę zbyt dziwne. Ej, zróbmy sobie burgera. Chcę zrobić sobie burgera, mogę? Ej, naprawdę chciałbym sobie zrobić burgera, mogę.
chcę opitolić burgera. Chcę ją zrobić. Po prostu pogadać, tak? Okej. Kiedy mają przyjść, to może też to usłyszałeś swoimi gumowymi uszami. W sumie coś o przyjściu gdzieś po południu, więc może gdzieś koło 16. Jest 15, więc mamy czekać tu całą godzinę. Rano staje, temu pan Bóg daje. To jest podstawa podstaw. Okej, no ma rację, akurat lepiej wcześniej być. Hej, nie jestem pewien, czy powinien zachowywać się jak jakiś profesjonalista. Jest git, tylko pilnuj okna. Byłoby kiepsko, jakbyśmy przegapili panie Kessonie. Musimy się upewnić, że nie skiepścimy tej sprawy. One muszą przejść obok bistro, żeby pójść na plażę. Lepiej, żebyś pobudził w sobie moc obserwatora. To nie jest... No i są byle przelew. Ja to widzę trochę inaczej niż ty. Powinienem był odmówić. Ej, nieprawda, powinienem był... Oczywiście, że przyjąć. Po chwili usiedliśmy przy jednym ze stolików. Oparłem swoją głowę o rękę i patrzyłem przez okno bez żadnego skupienia. Odlecieliśmy. Już są? Czy już przyszły? Zluźny, nawet nie minęło 10 minut. Minęło 20 minut, a potem 30. Wraz z mijającym czasem i jedyną rzeczą, która przybyła, to moje poczucie żalu wobec samego siebie. Nieprawda. Hej, jak sądzisz, w jakim stroju kąpielą przyjdzie pani Kasonia? Skoro jest za granicą, to może bikini? A to Japonki nie chodzą bikini? Czy uważasz, że między górną a dolną częścią bikini rozpościerają się czyste, nieskażone fantazje? What the fuck? O czym ty gadasz? Nawet jeśli chciałbym się zgodzić, to nie wiem. Jak mam na to odpowiedzieć? Czekaj, co? W tamtym właśnie momencie dostrzegłem kątem oka pewną osobę, która przeszła obok bistra. Czy to... Ciekawe mnie, czy coś się stało, aby... Chyba powinien się to sprawdzić. Wyszliśmy z bistro i pobiegliśmy w kierunku tej osoby. Fujihiro? Nie, kto to jest? Tak, co zrobisz? To wy, palanty. Wiedziałem, że to ty, Fujihiro. Co tu robisz? Mogę spytać was o to samo. Jezu, jesteś strasznie spięty. Właściwie to czemu wydaje się być taki speszony? Jak ty mnie nazwałeś? Przestań pierdolić głupoty, palancie. Nie mów mi, że o stary, serio posłuchiwałeś nas, czy nie? Posłuchiwałem? Nie udawaj Greka? Słyszę, jak wspomniałem o naszym planie, podróżujesz tu za nami, co nie? Ej, co tu porabiacie? Okej. I się wszystko wydało. Takie kombo nigdy bym się nie spodziewał. Cześć, mamy taki piękny dzień. Okej, są dziewczyny, więc... Teraz mi uciekniesz. Czemu ona zwariowała? Ej, widzicie, po prawo jest zbugowany ekran. Tak fajnie. Właśnie co zrobiłam, że powiedziałam coś dziwnego. Proszę nie znawiać mnie za to, możesz mi za to karać jak chcesz. Czy Mikan ma w sobie Yandere? Błagam, powiedzieć, że ma w sobie Yandere. Będzie spełnienie wszystkiego, czego pragnę. Nie ma już nic więcej. Sza, jest urocze, będzie jeszcze Yandere. Git. Wow. Co za zbieg okoliczności? Nigdy bym się nie spodziewał, że na was natrafimy. Na serio, nie umiem kłamać. Wow. O ludzie, właściwie to ja jechać, my plombowaliśmy kogoś razem na plażę. Oh, czy to możliwe, że, to też was cel? Ale przypadek wygląda jak przeznaczenie. Coś tu bardzo śmierdzi. Twoje oczy ruszają się szybciej niż kotka ozurują. A może co? Wcale nie, zawsze taki byłem. Jak to więc, zawsze przykuwałem uwagę, swą uwagę do otoczenia. Nie mogę na to patrzeć. Westami odwróciłem się od tego żenującego widoku. Ja zdałem sprawę z tego, że on zniknął. Fujihiko, ale co on tu robił? Ciekawe. Gdzie poszedł Fujihiko? No cóż, olej go, wy dwie przyszłyście dosyć wcześnie. Jest dopiero 15:30, reszta dziewczyn przyjdzie tutaj dopiero za 30 minut. Skąd wiesz, że przyjdą tu też inne dziewczyny? I nawet znasz cholerny czas naszego spotkania. Czemu on tak gada? No cóż, chodzi o to. Nieważne, lepiej będzie cieszyć się tym przypadkiem, który nas tu sprowadził. Więc będzie kiedy, jeśli my też dołączymy? Nieźle, teraz nagle nabrał pewności siebie. A więc to jest twój główny motyw. Zapewne tutaj przybyłeś, by zobaczyć Sonię, co nie? O, ja cię... A ja mogę ciebie zobaczyć, będziesz uradowana? Ja nie mam zamiaru robić coś tak niemiłego, jak odmówienie waszej oferty. Ale to właśnie Sonia zaproponowała nasze spotkanie, więc powinniśmy się jej spytać. Więc skites. Myśl odmawiającej panienki Sonii byłaby dewastująca, więc nie myślmy już o tym. On teraz jest optymistą czy pesymistą? Przestałem nadążać. Hej, możemy wejść do środka? Ibuki przyszła tu tak wcześnie, żeby pomóc mu coś jeszcze przekąsić. Pewka, zaczekajmy wewnątrz.
Nie mogę przestać myśleć, skoro weszliśmy tak daleko, to nie ma nas odwrotu. Co on tu robił? Druga wyspa. Ruiny, biblioteka, ale czemu aż tutaj? Może też poszedł przyjść zjeść burgera? Był zdenerwowany, może coś planuje? Ciekawe. Dobra, zjedzmy też, ja bym też zjadł burgera. Mam ochotę na dobrego, soczystego burgera. Powróciłem do bistro i po raz kolejny siadłem przy oknie. Ech? Bez większego namysłu głośno westchnąłem. Ach, a co z waszymi strojami kąpielowymi? Pamiętacie, że nie można się przybierać w domku plażowym? Tak, to dlatego już je nosimy. Pod naszymi ciuszkami nie ma bielizny, lecz stroje kąpielowe. To było raczej oczywiste, ja również przyszedłem już wcześniej przebrany. Serio? Właśnie ty jeszcze się nie przebrałeś, co nie? No to zalecam skorzystać z łazienki jako przebieranie. Proszę, to twój strój! Czemu dałeś mi kurwa moro? Pojebało cię, gościu! Co to ulgio ma być? Jak to może być trochę niemiłe, ale... To wygląda trochę zbyt wyzywająco. What the fuck? Wygląda okropnie. Jak coś ci wypadnie, gdyby nadawali to na żywo, to w sieci byłbyś rozpikselowany albo miałbyś czarne paski. Nie przejmuj się, nawet jeśli dojdzie do najgorszego, to i tak nie przybijesz pewnego drydziarza. Aż się boję. To nie jest problem. O co chodzi? Czyli mówisz mi, że nie chcesz, żeby nasze stroje pasowały? Czy ty założyłeś identyczny? Okej. Okay. Pasowały? To teraz definitywnie nie chcę tego zakładać. Wydaje mi się, że kłótnie nie są dobre, więc może przestańmy. Jak to dalej pójdzie, to te emocje sięgną zenitu, kiedy ktoś inny przyjdzie. Mam nadzieję, że za niedługo. Po wypowiedzeniu tych słów Ibuki spojrzała przez okno. O co chodzi? Spójrzcie tam, tam! Tam gdzie? Czy to Hyoko? Ona płacze. Czy ona była się spotkać z Fujihiko? Ej, to by pasowało! Czy romans? Nie, ale ona płacze. Jezu, nie dawajcie mi nadziei, już myślałam, że to pani Sonia. Czy ona jest zachowuje się trochę podejrzanie? Gdybym miała to opisać tytułem piosenki, to byłoby Spirit Pełen Łez. Wygląda jak... Wygląda jakby biegła od strony plaży. Czy coś się tam stało? Mimo narastającej ilości pytań, Hyoko przebiegła obok bistro tak szybko, jak tylko mogła. Ona była się spotkać z Fujihiro, albo Fujihiro nie chciał się z nią spotkać. Bo zobaczcie, te dwie osoby już coś łączy. Czyli chyba nie jest przystanek. Ale czy ona nie jest częścią waszej plażowej załogi? Podobnie nie umie pływać, przez co odmówiła. Ale czy ona biegła od strony plaży? Przepraszam, ale co do tego, nie znam wszystkich szczegółów. No cóż, jest kolejny dowód na to, że kobiety są jak kindery z pysianka. Mahiro tak samo. Nie do pomyślenia, że ktoś taki jak ona odmówiła, to naprawdę. Mahiro, serio? Nie zgodziła się? Nie spodziewałem się takiej sytuacji. Co więcej, spodziewałem się, że ona by coś takiego zaplanowała. Czemu? Mahiro zachowuje się dziwnie. Fujihiro na pewno zagrał w grę. Teraz jeszcze ta ostateczna tancerka. Ale tu jest mega podejrzanych osób. Ale nic na tym nie zaradzimy. Podobno dzisiaj się źle czuła. Nie chcę kontynuować tego tematu, ale dlaczego Hyoko płakała? Skąd mamy wiedzieć? Jeśli biegła od strony plaży, mając łzy w oczach. Co się tu nie tak? Możemy tam pójść wcześniej? Hej. Kiedy tu przyszłaś? On stosował Huzuchi, patrzył w stronę wejścia do bistro. Gdy się odwróciłem. Ale Hyaki wygląda genialnie. Uhuhu. Kurczę, trochę się zawiodłem. Myślałem, że jak przyjdę wcześniej, będę tu pierwsza. Nie mogę się powstrzymać od patrzenia jak totalny kretyn. Soda, bierz sobie ten, bierz sobie Sonię. A bierz se panią, Hyaki jest dla mnie. Mikan też sobie wezmę, Ibuki też sobie wezmę, okej, okay, ja biorę te trzy, a ty bierz. Miharu też wezmę, a ty bierz sobie tą Sonię. Dobra, nie chcę jej. Zamienimy się tak, ty dajesz mi cztery, a ja ci jedną. Git, git. Wow, Chiaki, you came wearing only your swimsuit. O, Chiaki, ty przeszłaś mając na sobie tego strój kąpielowy? Nie chciało mi się go nieść, byłby wtedy tylko zbędnym balastem.
z Benny Ballastem? To chyba lekka przesada. Ale mimo tego nie chciałaś, że nie chciałaś nic przynosić, to chyba jednak masz to ze sobą. Zamiast przynieść wszystkim lunch, tak jak planowałem, przyniosłem lody. O, genialne. To nie tak, że odmówię, ale... Lody są czymś zupełnie innym od lunchu. Nie sądzę, że mogłyby być zamiennikiem, ale będą genialne na taki wypadek. Also, I was thinking of stuff we could all do at the beach together. So I brought a board game too. Jeszcze planowałam, że możemy porobić raz, co możemy porobić raz na plaży, więc wziąłem tę planszówkę. Poza tym żarcie można zjeść tutaj, jest blisko, ale dobra, planszówka jest gift. Should we play it even though we came all this way to go to the beach? Nah. Czy powinniśmy grać coś takiego na plaży? Nie, ja bym zagrał. Ja zagram. Rozumiem, to trochę rozczarowujące. Ej, ja zagram. Jaki? Będzie jej... No, ale jakby to powiedzieć... Czy to nie pasuje trochę do określenia gap moe, czyli? Moe, w sensie, że urocze, małe, co? Nie spodziewałem się, że ktoś tak cichy i spokojny może nosić tak krzykliwy strój, co nie? No cóż, nie wiem, niby to powiedziała, ale moje serce właściwie zaczęło bić coraz szybciej z każdą sekundą. Ale serio, Mordo, nie spodziewałem się, że Hiaki ma takie wielkie... Ej! Mówiłem, Sonia dla ciebie, ona dla mnie. Spadła i oczy w drugą stronę. Balony. Ona ma nawet tutaj tak wygląda. Czy ona ma pieprzyk na piersi? Ciekawe. Ej, ja tego nie powiedziałem, to był Hajime, on jest zboczący mnie. Nie wmawiaj mi! Ej, Hiaki, moim zdaniem wyglądasz bardzo uroczo i... intrygująco. Co ty wygadujesz? Ja interesuję się jedynie panią Kosonią. Za dzieciaka możemy o zejściu z dziewczyną z blond włosami. A Hiaki nie ma blond? Ona ma blond. Może jest trochę za mały, ale to był jedyny strój, który na mnie pasował. Czy wyglądasz tak źle? No cóż, nie przypuszczam, że... Nie, przypuszczam, że dobrze w nim wyglądasz. O, komplement! To cieszę się! Ha, noszenie bikini jest wciąż wyzywające. To jest bikini? To jest bikini, ty bikini chyba nie widziałaś. No i jeszcze masz dodatkowe punkty za wybieranie białego. Moje serce nie bije tylko mocniej, ale to strasznie nierówno. Coś jak... Badum, bum, bum, badum. To chyba zawał. Hej, długo już czekacie? Usłyszymy głos wraz z odgłosem otwierających się drzwi. A osobą, która przez nie była... Mahiru. Akane! Hej, wybaczcie, że musiałeś na mnie czekać. Krew? Czemu to jest krew? Akane! Co się stało? Coś nie tak? Tym razem pewniłem się... To rozpewniłem się, że założyłem swój strój kąpielowy. Nie, to te rany. Jakby nazwali cię Carrie, to by pasowało. Kto? To o tym mówicie, ale głowa ci krwawi. Jedno słowo, spotkam trenera Nekomaru. Niekiedy go spadam, to po prostu muszę z nim walczyć. Czajcie, ale... Czy on nie uznawał, że kontuzja jest zła? On cię skrzywdził. Ale dlaczego? Ale na pewno wszystko w porządku. Twoja bania wygląda jak była połamana w pół. Co tam, zagoi się. Wystarczy tylko trochę śliny, co nie? Ty totalnie przyczyniasz moc ludzkiej śliny. A teraz jestem taka podjara, nigdy nie sądziłam, że może istnieć ktoś tak silny. Ale z krwi, ej, to nie jest dobre. To nie teraz ważne, musimy cię opatrzyć. Ta rana też powinna zostać zdezynfekowana. Akane, chodź. Z nietypowo mocnym tonem głosu, Mikan zaciągnął Akane, wraca są do łazienki. Nie bez powodu nazywa ją ostateczną pielęgniarką. Dobrze, że ona tu jest, to prawda. Lepiej będzie to zostawić w jej rękach. Skąd to takie zamieszanie? Och, a ktoż to tym razem? Podoba mi się ten odcinek. To nie tak, że widzimy piękne kobiety. Nie, po prostu cieszę się, bo w końcu spędzamy czas ze sobą.
W żadnym odcinku nie mieliśmy okazji z nim spędzić, więc się cieszę z tego powodu. Peko! Hajime i Kazuichi, czemu tu jesteście? Nie mogłem się oprzeć, żeby ciebie nie zobaczyć. Czemu jesteś już mokra? Czemu tak ciężko oddychasz? Postanowiłem trochę popływać. Trochę popływać? Chyba trochę więcej niż trochę. Pływałam wzdłuż brzegu tej wyspy przez około 3 godziny. Co jest z tobą nie tak, kobieto? Dobra, ale... Sądzę, że jeśli zobaczymy więcej kobiet bikini, to będziemy musieli zrobić konkurs, która wygląda najlepiej. Ten komentarz będzie trochę oczywisty, to definitywnie nie jest trochę. Czym postanawiasz popływać? Wy miałyście się tu spotkać właśnie w tym celu, co nie? Czy to nie o to chodziło? To nie było w celu rozrywki. Próbowałam sprawdzić, czy będę mogła przepłynąć na inną wyspę. Ale nie mogłam nic znaleźć. Próba ucieczki z tej wyspy poprzez pływanie może być ciężkim zadaniem. Skoro nic nie widziałaś po 3-godzinnym pływaniu, to więcej niż ciężkie. To niemożliwe. Tak, zapewne masz rację. To o ile są te wyspy oddalone? Jak wy długo chodzicie przez most? Masakra. Hej, chodzimy. Co tam? Kobieta z mokrymi, zaczesanymi do tyłu włosami też jest niczego sobie, co? No, zgadzam się. Ale to ciało, ludzie! No, ona jest wysportowana. Dziewczyny w tym wieku są znane ze swojego wyglądu. Czy to ma być wyzwanie dla wszystkich kobiet tego świata? Spoko, Ibuki podejmuje się tego wyzwania. Za pomocą siły technologii pora wpakować w tę cudeńkę trochę silikonu. Nie, to już nie to samo. Nie, to wygląda wtedy okropnie. Nie mów takich idiotycznych rzeczy. Swoją drogą wygląda to, że mamy już prawie wszystkich, a 16 już minęła. Jeśli tak jest, to jedna osoba, która została, to... Och, tak bardzo mi przykro za moją zwłokę. O, okej. Zaraz pęknie z tej ekscytacji. W porządku. Jaki seksowny strój kąpielowy ma na sobie pęka stanie, a tu boom szkolny. No to strój do nurkowania, ale się zawiódł. Dobrze, pogrąż go w rozpaczy. No i widzisz, trzeba było się zamieniać, ty masz strój do nurkowania, a ja mam 3 ładne bikini. To, żeby zapobiec poparzeniu słonecznym, nie chcę, żeby moja skóra była uszkodzona przez promienie UV. Jednakże przez to, że nigdy nie nosiłem skafandra, miałam problem z nałożeniem go, co skutkowało moim spóźnieniem. Naprawdę, to moja wina. Rozumiem, strój do nurkowania. No cóż, pani Kasonia ma bardzo piękną, bladą cerę. Ale ten przylegający strój też jest cudowny, dokładnie to, czego spodziewam się po czymś... czystokrwistej księżniczce. Serio, jarasz się tym. Okej. Te kolej szybko się pozbierał. Swoją drogą, czemu wy dwaj tutaj jesteście? Podoba mi się swoją drogą, że tutaj twórcy naprawdę postarali się więcej zrobić takich kascenek, więcej takich historii i więcej modeli, że one mają dosłownie inne stroje. Akane też była pobrudzona po walce wcześniej, jak na plaży walczyła z Nekomaru, więc jest cudnie. Ja na to odpowiem, panie Kosoniu. Powiem szczerze, jeśli chcesz pójść na plażę, to proszę pozwólcie na pójść z wami. No cóż, to spotkanie oryginalnie było przeznaczone tylko dla dziewczyn, żeby wzmocnić naszą przyjaźń. Ej, my też chcemy! Może zrobimy dla was wyjątek? Ładnie, proszę. No dobrze, to nie tak, że będą jakieś problemy z obecnością kilku chłopaków. Masz rację, w sumie pofotokowali się, żeby tu przyjść. Zostawień ich nie byłoby zbyt uprzejmie. O, mamy was! Dzięki, Kiaki! A pani Kasa jest taka wyrozumiała. Ale to Kiaki wszystko zrobiła. W porządku, skoro już ustaliliśmy, to chodźmy.
Ale Mika i Kane nadal siedzą w łazience. Przymknij się, nie mam zamiaru stać w miejscu. To ja pójdę pierwszy i przygotuję kilka rzeczy. Zostawię parasol, przyszukuję napoje. Ja na serio chcę, żeby każdy się dobrze bawił. Ej, okej, on może być super tu. I tak oto wybiegł z bistra, wraz ze swoim nienormalnym zapałem. Szczerze, z niego mógłby być dobry kumpel. No trochę boczony i dążący do swoich rzeczy, ale dobry. Jaki? Jestem otoczony przez dziewczyny z strojów kąpielowych. To jest trochę niezręczne. Sądzę, że powinienem pomóc Kurzuciemu. Gdy wymałrotałem swoją wymówkę, wybiegłem z bistro. Niemalże jakbym od nich uciekł. Ej, czemu zostań z Hiaki? Ja chcę Hiaki! Błagam, pozwólcie mi poderwać jakąś kobietę. Ej, mam iść na plażę. Chcę wrócić do bistro. Nie zgadzam się, ja chcę do bistro. Trochę niezręcznie było, by wrócić do środka. Powinien pójść za Kurzuciem w stronę plaży, a tam się przebierać nie można. Trochę niedobrze. Plaża. Oho, no nie. Ciało? E? Ten dzwonek. Czy to... A body has been discovered. Jaja, kiedy ja mam właśnie podziwiać piękną Hiaki razem z Peko w strojach kąpielowych, a ty... Twórcy gry, błagam, nie mogliście zrobić, że znajdziemy ciało wieczorem po całej zabawie, albo nawet kurwa w trakcie, nie samym przed. Po upływie określonego czasu rozpocznie się rozprawa klasowa, serio. Ciało? Że co do... Błagam. Błagam, ktoś tu przyjdzie. E? To definitywnie był głos Kuzuchiego. Brzmiał jakby był niedaleko. Okej, Fujihiro tu był i oczywiście była to ostateczna tancerka lodowa. Tutaj nie, zgaduję, że tu. Domek. Czukuk jest do czego? Czy może on dochodził stąd? Nie, po co się denerwuje? Nie ma żadnego powodu do obaw. Komikat o znalezienie ciała, nie ma wała, żeby w to uwierzył. Ale jeśli ciało zostało znalezione, czyli trzy osoby musiały zobaczyć ciało. Jeśli tam będzie sam Kuzuchi, to znaczy, że poza Kuzuchim jeszcze dwie osoby zobaczyły ciało. Czyli prawdopodobnie morderca, jeśli to w ogóle wchodzi w grę. I jeszcze oczywiście, jak ona ma, ostateczna tancerka ludowa. Czyli wychodziłoby, że to Fujihiro zabił. Nie wierzę w to, nawet najlepszy krętacz nie mówiłby mi takiej bredni. Jaka osoba by w to uwierzyła? Podnosząc swój gniew, zwinnie wszedłem do domku plażowego. Ja nie wierzę. Kto umarł? W momencie wejścia do budynku, znaczenie tych słów bezlitośnie rozpadło się na malutkie kawałeczki. Pałka. Nawiązanie do gry, motyw. To będzie dziewczyna. O kurwa. O kurwa, nawiązanie do gry. Czwartego dnia znalezione zostanie ciało. Baseball. Mahiru była zdenerwowana. Okej, po pierwsze. Zanim zaczniemy dalej, to musimy przeanalizować parę rzeczy. Osoby winne za to, to tak. Mahiru grała w grę. Grał w grę Fujihiro. Grał na stówę, kurwa, grę. I graliśmy my. A reszty nie wiem. Na pewno my graliśmy w tę grę. Czyli Mahiru wiedziała trochę, co może się stać, dlatego była trochę nerwowa. Ale czemu tutaj przyszła? I czemu miała maskę? Czy ona chciała kogoś zabić? Jeśli tu jest tylko Kuzuchi, to płakała ostateczna tancerka ludowa, bo była do Mahiru przywiązana. Shit, właśnie była przywiązana do niej. To nie jest tancerka ludowa, bo ona płakała. Nie, to nie tancerka ludowa. Ale co tu też Fujihiro? Okej, okay. Za wcześnie, ale mój strzał pada na ostatecznego Yakuzę. Póki co jedyna sensowna, ale co tu robi maska? Ale szczerze mówiąc, szkoda mi, wolałbym, żeby umarł Gun tam. Dlaczego? Bo do Mahiru też się chciałem zbliżyć później. Do niej się praktycznie zbliżaliśmy. Szkoda, lubiłem i tak ją też, więc... To jest trochę słabe, co nie, że... Wiem, że będzie tryb szkolny i do każdej kobiety będzie mogli się zbliżyć, co będzie cudowne, ale trochę szkoda, że teraz tak jest ona martwa. Kiedy niby zaczął się ten sen? Jeśli to jest rzeczywistość, to dlaczego Mahiru leży w kałuży krwi?
Nawiązanie i tak do gry, tylko motyw czemu? Ja nie jestem w stanie pojąć widoku przed moimi oczyma. Nie mogą wierzyć w to, co mi podpowiadały zmysły. No i koniec rozdziału drugie. No i teraz jest morze i kary, mord i kokos. Shit. Shit. Mahiro Koizumi. Koizumi? Ostateczna fotografka. Miała niezłomną osobowość, ale w rzeczywistości była bardzo dobrą i pokończą osobą. Dobrze, moi drodzy. Jest już wystarczająco ilość minut. Skończymy ten odcinek. Moi drodzy, w kolejnym odcinku zaczniemy oczywiście nasze śledztwo. Mój strzał jako pierwszy pada oczywiście na ostatecznego Yakuzę. Podejrzaną osobą też jest oczywiście nasza tancerka ludowa, ale zgaduję, że ona po prostu znalazła też ciało, bo jak mówię, trzy osoby muszą znaleźć ciało, żeby było dzyń, 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 a jeśli tu jest sam Kuzuichi i nie masz nikogo innego, jedynie, że jest jeszcze jakaś osoba, no to wtedy okej, okay. Ale zgaduję, że właśnie to wychodzi, że jest to ostateczny Yakuza. Miejmy nadzieję, że się mylę, ale dobrze, moi drodzy. Mam nadzieję, że się wam podobało, zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania i zapraszam was na więcej odcinków z Danganronpa 2. Teraz, moi drodzy, adios.